Słuchajcie, jeżeli w słowniku pod pojęciem ekologia byłoby zdjęcie, to ja myślę, że to miejsce i ta sytuacja jest idealna, żeby takie zdjęcie umieścić. Jesteśmy w Bacówce na polanie. Biały Potok. Biały Potok, dokładnie tak. Jesteśmy z Marysią, która nam opowie wszystko o oscypkach. I przed zdjęciami oczywiście sobie rozmawiałem z dziewczynami, bo jeszcze będzie Kasia. No i słuchajcie, tyle tematów, tyle rzeczy, aż żałuję, że będziemy musieli to pociąć. Oscypek. Powiedz nam od początku, jak wygląda proces produkcji, który nie zmienił się już, albo prawie się nie zmienił od 200 lat. Tak, no to po prostu chciałam powiedzieć, że tutaj na Polanie Biały Potok, tutaj dziady, pradziady, oni tutaj mieszkali, tutaj mieli w ogóle gospodarstwo i mieli swoje mieszkania, takie mieli domy pobudowane starsze, tu od razu mieszkali i gospodarstwo i wypasali tutaj sobie owce, nie? I robili 100% owcze oscypki. Wypas owiec to jest tu z bardzo, bardzo dawna i tutaj na tej polanie do tej pory, tak, my mamy tutaj tą Bacówkę, wypasujemy te owce i mamy po prostu, no mamy prawie około 500 owiec takich tu na Bacówce, które się pasą tam pod, one nie koszarują tutaj blisko, tylko pod lasem, bo nie mogą blisko drogi, bo tutaj jest, by było niebezpiecznie i my po prostu tam mamy juchasów swoich takich, którzy doją te owce i te trzy razy dnia się doi, rano doi się o godzinie 3, idzie się do tego, do szałasu, tam gdzie takie zaganianie jest i są zrobione takie, do dojenia są ławki, jest zadaszenie, bo Bacówka to jest tako, ci leje, ci grzeje, ci będą pioruny biły, ci co, to trzeba tam być po prostu, nie ma tak, że o bo Jezus, bo ja już jestem zmęczony, albo leje i on tam nie będę. Trzeba siedzieć, wydoić te owce, trzeba znowu iść na szałas, trzeba zrobić te oscypki i Jezus przeleci, jeden juchas, dwóch zalezi łowiec, idzie te łowce paść, żeby znowu te łowce dobrze napaść, żeby na południe znowu ich podoić, żeby znowu było mleko i tak to jest do 3 razy dnia się to robi. Słuchajcie, bo słyszeliście właśnie, że kilka osób doi owce i ja też o to zapytałem, no bo 400 owiec, wyobraźcie sobie, 400 no. zwierząt i pytałem, czy nie można tego jakoś zautomatyzować, ale okazuje się, że temat eko tutaj cały czas jest żywy i robi się to ręcznie, a to między innymi dlatego, że owce się dosyć szybko doi. Owce się szybko doi, ale owiecka ma bardzo malutko mleka, bardzo. Po prostu pół szklaneczki mleka piją. Jeszcze szybkie pytanie. No. Oryginalny oscypek, już wiemy od kilku lat, jest tylko na Podhalu. Czyli trzeba mieć certyfikat. Tak, certyfikat. Jak to wygląda? I taki certyfikat, on powstał w 2008 roku. Unia Europejska po prostu wystąpiła takie coś, żeby to musi być taki regionalny. On musi spełniać swoje te warunki. Właśnie taki oscypek certyfikowany musi mieć 88, niby 60, ale przeważnie jak jest 80% owczego mleka, to jest najlepiej. Czyli krowie tak. Jest okej w certyfikowanym. Okej, właśnie oni na to, że jest to zgodliwe, że może być właśnie te krowie, nie musi być. Jeżeli ktoś nie ma krów, no to wiadomo, że to jest 100% i taki właśnie oscypek certyfikowany, tak jak mówiliśmy, że tutaj nie ma 30 batów tu na Podhalu i 30 batów na 100. Dzięki tutaj, Marysia. Dziękuję Żółwik. Również, bardzo mi było miło. Żółwik. Pięknie. A ja, słuchajcie, mam przyjemność rozmawiać, nie uwierzycie, z najprawdziwszą bacową Kasią. Wszyscy znamy baców, to taki popularny zawód w górach, ale bacowa? Czym zajmuje się bacowa? No wszystkim. Wszystkim, ale mówiłaś, że do niedawna jeszcze pewnymi rzeczami nie mogła się zajmować. Dawniej tak było, że bacowej się nie puszczało do szałasu. Dlaczego? Do świętego Jana, bo ser się zepsuje, robaki go zjedzą. A i psuł się naprawdę? Nie, to nie była prawda. Teraz po prostu nie ma już ludzi, muszą pomagać bacowie. No dobra, słuchaj, ekologia. Macie owce i to dużą liczbę owiec, bo 400. No. Czy to wszystko żyje ze sobą w jakiejś symbiozie? Co by się stało, gdyby tych owiec nagle zabrakło? Czy łąki miałyby się dobrze, czy może... Łąki wtedy by były zarastane, rosną, zaraz jeden rok się... Jeżeli się już jeden rok nie wypasa, regularnie tych łąk, już rosną chwasty, już rosną drzewa i już to robi się...
nieładne. Czyli owce, poza tym, że dają nam mleko i zrobiliśmy z nich oscypki, to przy okazji też dbają o naturę. Okej, a sama hodowla owiec przez te ostatnie lata zmieniła się jakoś bardzo, czy dalej czynnik ludzki jest ważny i takie podejście do owiec, do tych własnych zwierząt? Nic się nie zmieniło. Przeważnie wszystko tak samo się robi, tak samo się karmi. Zimą karmimy sianem, tym, co nakosimy przez lato. Latem się wypasają. Cały czas się robi tak samo. Nic się nie zmienia. Można powiedzieć, że żyjecie w zgodzie z naturą. No, raczej tak. Czyli tak naprawdę łąki, góry to jest twój drugi czy pierwszy dom? Pierwszy, bo całe życie tu mieszkałam i mieszkam. Jak one rozmawiają między sobą po prostu. Słuchajcie, rozmawiam z Bacą Władysławem, który ponad pół życia spędził tutaj na halach z owcami. Baco, czy to jest najlepsza definicja ekologii, czyli natura, zwierzęta? No nie, natura i zwierzęta. No to jest, tak, to jest najlepsze, to jest to. No bo to jest, no jakbyś nie lubił zwierząt, i to, no to byś tu nie mieszkał, nie? Ale cały czas pracę muszą wykonywać ludzie. Mechanizacji tutaj jest bardzo mało. Mechanizacji, panie, to nie ma nijakiej. To i no wszystko się robi rękami. Mechanizacja, to ani nie podejdzie łowce nijaką maszyną. Wam muszą ręce chodzić. No. To nie. Cały czas, a owce dwa razy dziennie trzeba wydoić. Dwa razy, a przedtem do mnie 10 lat temu dojęliśmy 3 razy. I to jest prawda, że Baca jak wyprowadzi wiosną owce, to praktycznie musi tutaj z nimi zostać aż do jesieni. Tak, to się zostaje do 15 października. No dobra, a co trzeba zrobić, żeby zostać Bacą? No co trzeba zrobić? No to nic nie trzeba zrobić, to musi być takie zamiłowanie, panie. Tak w skrócie, dzień z życia Bacy, jak to wygląda? O której się wstaje, co się robi? Wstaje się, panie, wstaje się w Wordsworthy, byle którzy wstają w Wordsworthy, wstaje się i doi się piąto, doi się półtorej godziny, dwie godziny, zależy ile jest łowiec, ile jest chłopów. Bo to tak 350 łowiec, tu nasi doją dwóch, to doją półtorej godziny. No. No i później się podoi, no i później trzeba klagać, bunt zrobić, oscypka, no te co wszystko się trzeba robić. No. I z inte trzeba odważyć, jak to nie i co. Ale o którejś godzinie owce już są w zagrodzie? Owce są w zagrodzie o 9 godzinie wieczór. Dobra, a co z przewidywaniem pogody? Bo Baca pogoda to jest tak, o panie. Pogoda, no jak? Pogoda to pogoda, jak leje, to leje, no co zrobić? I tak wyżera się rano, panie, jak się stanie, o, będzie pogoda, a za chwilę przyjdzie deszcz. Czyli co, najbliższe kilka miesięcy w górach na łące? Tak. Takie życie Bacy? Takie, to jest, tak się gadałem, że to takie życie chuligana. Marysia, Baca i Bacowa to tylko kilka z wielu osób, które tutaj na Podhalu wciąż produkują wszystko zgodnie ze starymi recepturami i żyją w zgodzie z naturą, wypasając owce na tych przepięknych łąkach. I to jest właśnie to, czego szukamy w programie Czy Polska jest Eko? Już koniec tego materiału, ale jeszcze chciałem pokazać wam paczkomat, który jak widzicie idealnie wpisuje się w okoliczny krajobraz. I ciekawostka, pewnie widzicie, ma on numer 11 000, ale jest już dużo więcej paczkomatów. Pamiętajcie, że dostawa do nich jest najbardziej ekologiczną formą dostawy, dlatego też zachęcam, chociaż pewnie nie muszę. To tyle. Hej!